Są opozycją wobec współczesnej kultury masowej, wszechobecnej popowej muzyki. Nazwa zespołu to esencja tego, co dla nich ważne. Etno to muzyka, słowiańska dusza. Lyrics, bo najważniejsze są słowa. Ich celem jest pokazywanie bogactwa dawnych wiejskich pieśni, aby wychodziły ku szerszemu, współczesnemu gronu odbiorców. Nawet do tych, którzy z taką muzyką nie stykają się na co dzień. Muzyka folkowa, muzyka etniczna jest dosyć popularna, szczególnie właśnie na wschodzie, północnym wschodzie, wschodzie Polski. Z tego względu, że sama od 10 lat śpiewałam, 10 lat śpiewałam w zespole pieśni i tańca ukraińskiego. To był zespół Ranok z Bielska Podlaskiego i koncertowaliśmy zarówno za granicą, jak i w Polsce, także i to była masa koncertów, nawet w Sopocie, w Operze Leśnej, za granicą, w Kijowie, w Równym i uważam, że tutaj w tych jakby rejonach muzyka ta jest również bardzo popularna, a to, że na przykład ukazały się artykuły tylko na przykład w Niwie, dla kogoś może być tylko, dla nas jest nawet aż, ponieważ to, że w ogóle zostałyśmy zauważone, to, że ktoś chciał o nas napisać, to jest bardzo takie budujące i motywujące do dalszej pracy. Ewelina, jak zwykle. Mnie się wydaje, że ta muzyka była niszowa kilkanaście lat temu, a teraz chyba jest taki, mówiąc brzydko, boom na taką muzykę. Powstają coraz to nowe zespoły, które bawią się tymi archaicznymi głosami, aranżując je w różne najróżniejsze, znaczy dodają do tego różnorodne elementy, niekoniecznie muzyki słowiańskie, ale też jakieś, nie wiem, rytmy afrykańskie, połamane rytmy bułgarskie czy coś takiego i ma to posłuch. Powstaje mnóstwo nowych festiwali, które promują taką muzykę, właśnie taką muzykę, ale w innych aranżacjach, zupełnie nowych, takich świeżych. Jedyną pieśnią naszą kochaną jest właśnie pieśń wschodnia. I raczej nie śpiewamy czegoś innego, czy nie gramy. Pieśń wschodnia to jest jeszcze jedyna, ostatnia żyjąca przestrzeń niestety muzyki w Europie, można powiedzieć. Ja już nie mówię tam, że na świecie, ale jeżeli słyszę taką komercję, się wytacza z radia, z telewizji, to epatowanie takim hedonizmem, komercjalizmem i wmawianie ludziom, że świat wygląda właśnie tak, jak jest w tych piosenkach, które są robione po prostu hurtem, oczywiście przez profesjonalistów, ja nie mówię, że nie, i rzucane tam dla tych ludzi do konsumpcji natychmiastowej. Nie mają żadnego przekazu, żadnych treści, niczego, żadnego zaczepienia w przyszłości. Rozbijają po prostu człowieka na drobne kawałki. A pieśń wschodnia, ta prawdziwa, etniczna, tkwiąca u źródeł, właśnie etno, to etno, oczywiście się nie da odtworzyć, nie? Nie da się jej odtworzyć już w takiej formie, w jakiej była wykonywana kiedyś tam, przed wiekami, powiedzmy. Przed 50 laty, czy przed 100, na wiosce przedwojennej, powiedzmy, na wschodzie, który był strasznie wtedy wielokulturowy. Zresztą dzisiaj też jest, no, ale te podziały jakby nie są takie wyraziste. No, ludzie robią instrumenty, nie? Próbują powracać do tamtego stylu, próbują oddać tamtego ducha, ten klimat. Są tacy ludzie, którzy się fascynują, no ale to nigdy się nie powiedzie. To już nie ta mentalność, nie ten czas. Dlatego właśnie postanowiłyśmy zamieścić taką refleksję na tej naszej nowej płycie, która wyjdzie niebawem, że właśnie słowa się nie zmieniają. To, co w tych pieśniach, przetrwało, jak ten cały klimat moralny, atmosfera, to całe pouczenie, jakie w nich tkwi, to
aranżacje się zmienią. Czy to będą akustyczne aranżacje, czy jakieś elektroniczne, czy różne. Już się tego nie zagra. Tak samo jest z muzyką klasyczną. Też się nie powróci do wykonań za czasów Beethovena czy Mozarta. Wtedy powiedzmy zupełnie inaczej wyglądało, inaczej była ustawiona orkiestra niż dzisiaj. Nie da się. Trzeba to sobie uświadomić. Jeżeli ktoś uważa, że da się dawną muzykę wykonać w duchu, tak samo jak tamci ówcześni to widzieli, to jest w błędzie. No. Dlatego etnoliryks to jest koncentracja na słowach, przede wszystkim słowa, bo słowa się nie zmieniają.